ryzykownie, ponownie można powiedzieć, Christian Norgaard, bo on już wcześniej prawie stracił piłkę. Druga piłka do Sergiego Canosa, ale nie doszedł do tej futbolówki Hiszpan. No i pierwszy raz z piłką w rękach w profesjonalnej piłce miał Zach Jaycock. Aitora Karanki, Josh da Silva. Świetne wejście, ale już z podaniem było gorzej. Nie doszła piłka do Iwana Toneja. Na razie Brentford musi obudzić. To był właśnie zespół grający agresywnie, ale w zeszłym sezonie te agresje przelewał często w taki sposób, który nie dawał żadnych korzyści. Pod względem liczby fauli Birmingham w zeszłym sezonie było na trzecim. Da Silva, środek pola, Emiliano Marcondes. Jego pierwsza akcja, Emiliano Marcondes. I Van Toni ma szansę na strzał. I Van Toni, pierwsze uderzenie jego w tym sezonie Championship. I pierwsza interwencja. Zacha Jaycocka z Wickham zdobył Ethan Pinnock. Malowany był chyba Toni, ale puszcza grę arbiter. Ewidentnie daje powalczyć w środku pola. Trzyma się za głowę. Król strzelców. Ford Maxim Kolen, 66 meczów rozegranych dla Brentford. Harley Dean 249. Jednego mu zabrakło, żeby dojść do tej pięknej liczby 250. Już szukamy Lukas Jutkiewicz w Lidze Narodów. Świetnie Serhi Canos. Serhi Canos, ależ tam wślizg Harleya Dina. Jeszcze Canos, Marcondes i nie ma bramki. Coś niebywałego, jak to nie wpadło, ale jeżeli cofniemy te akcje wcześniej. Teraz kolejny Dean z kolanem. Wyższy teraz pressing. Założył Serhi Canos. I musi wybijać piłkę Zach Jaycock. Jansson. Clayton to jest zresztą kolejny zawodnik, który przyszedł z Middlesbrough. Też zawodnik, który pracował z Aitorem Karanką. Obudował się swoimi byłymi podopiecznymi Aitor Karanka. Kwadrans gry za nami i co ciekawe, wyższe posiadanie piłki Birmingham. Tego byśmy się raczej nie spodziewali. 40 dni temu właściwie, bo to przecież było nieco ponad miesiąc temu. Ta szansa na awans do Premier League też mogła być. Słowo jak przypadek Matthew Benham, a więc właściciel Brentford, a także Rasmus Ankersen, jego współpracownik. Właściciel także FC Mittelon. Emiliano Marcondesa, Josh da Silva ma dużo miejsca, Josh da Silva, będzie uderzenie, da Silva, słupek, ratuje Birmingham, świetne podłącz, ma 0-1 dla Birmingham i Birmingham ten mecz wygrało mając 1/100 w expected goals i to jest chyba jakiś absolutny... Ostatnich 12 kolejek, tylko jeden gol z Charltonem. Ale tam było dużo problemów. Słuchałem wczoraj podcastu fanów Birmingham. Niesamowita postać Gareth Ainsworth. Potem za chwilę Dalsgaard, mocne wstrzelenie Mbeumo! No nie. Brentford, bo to jest postać niesamowicie barwna. Facet, który ma swoją kapelę rockową. W wywiadzie przed tym sezonem powiedział, że wolałby być Mickiem Jaggerem, aniżeli Leo Messi. Też w ten sposób została zbudowana. Ale ze środka uderzą Mbeumo, więc też no można tak. Potraktować jako to prawda. Ze środka pola. Ale to wejście da Silvy, pewnie o tym mówiłeś, to miałeś na myśli. Jeżeli kończy się ta pierwsza połowa, mamy zaskoczenie. Jaka będzie odpowiedź? Ekipy z Londynu na razie oddają piłkę za darmo. Jaycock musi ruszyć do tej piłki, pewne wybicie. Ale to jest właśnie to, czego Birmingham szukało. Żeby po przechwycie od razu ruszać do kontrataku. Ivan Toni. Ivan Toni, uderzenie. I spokojnie w koszyczek. Zach Jaycock. Widać, że oni piłką po przechwycie, po przejściu na połowę rywala. Cofają się od razu, starają się tę piłkę schować. Spowalniają, a zwycięstwo też było odniesione w dużych bólach. Norgaard Canos, Serhi Canos i świetny blok Maxima Kolena. Widać, jak oni są nastawieni mentalnie. Agresywnie. Oj, zbyt agresywnie. No powiem szczerze, tutaj dzisiaj piłkę wybił. Pytanie, jak długo? Powiedziałbym, że Birmingham chce, żeby rywale cierpieli, ale nawet nie chodzi o ból fizyczny, tylko żeby oni nie grali swojej piłki, żeby to... Żeby wytrącić z rytmu ekipę Brentford, żeby ta piłka ich nie słuchała, żeby ten mecz był dla nich po prostu udręką. Jeden, Jutkiewicz z przodu grał zawsze.
pytanie brzmiało, kto gra obok niego, jeżeli ktoś w ogóle grać ma. W pierwszej części sezonu był to Alvaro Jimenez. Tam już, jeśli chodzi o liczby, wyglądało to dużo gorzej. Na środek. Akcja ze strony zawodników Thomasa Franka. Ale porażka w pierwszym meczu sezonu z taką drużyną jak Birmingham byłaby fatalna. Gdyby nie tych 12 odjętych punktów Wigan, no i gdyby nie to, że Barnsley straciło dużo punktów na początku sezonu, to wtedy być może właśnie Birmingham byłoby dwie pozycje niżej, a dwie pozycje niżej to... 53. minuta, Zach Jacob minutę prawie zabrał, żeby wykonać ten rzut wolny i tak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o Birmingham. No i ładnie reguluje grę w środku pola Adam Clayton. Widać ogromne doświadczenie Adama Claytona w tym spotkaniu. 241 spotkań dla Middlesbrough rozegrał w swojej karierze. Hikanius, Rico Henry, może on w końcu coś da dobrego drużynie. Henry przepchnął się. Hikanius, uderzenie, ale zablokowane przez defensorów Birmingham. Stoi cały, tańczy, ale w 6 razy słabszej lidze. O, i tam Pino próbował teraz przewrotką. Jest kolejna przewrotka i poprzeczka, ale mielibyśmy piękną bramkę. Ale miejmy nadzieję, że Polak po naprawdę dobrym okresie przygotowawczym będzie miał to miejsce. A ja jestem ciekaw, czy ta sytuacja z poprzeczką to nie jest trochę moment zwrotny, bo widzimy, że Brentford... Kanius. W polu karnym jest Markondes. Kanius szuka jednak Iwana Toneja. No i teraz Markondes! Zach Jacob! Jeszcze Markondes! Ponownie Jacob! 19-latek debiutujący dzisiaj w seniorskim futbolu. Że sytuacja finansowa klubów z niższych lig robi się kiepska bez wpływu z dnia meczowego. Robi się dramatyczna. Przewidywane jest, że to może być dramatyczna sytuacja i niektóre kluby po prostu upadną. W tym momencie 7. 4 z tyłu w linii, 3 przed obrońcami. No ale można to otworzyć. Mbemo obok bramki. Można jednak otworzyć tę defensywę. Absolutnie reprezentantem Anglii na pozycji numer 10. Ale brak profesjonalizmu, problemy z prowadzeniem się spowodowały, że on trafił do Willem Trezumie. Wiesz, tak. Mamy składy z meczu Huddersfield Norwich. Przemysław Płacheta na ławce rezerwowych. Nie znalazł się w podstawowej 11 Daniela Farkego, ale jest na... Nie wyszła piłka zdaniem arbitra. Złapał jeszcze Iwan Sanchez, który jest cały czas na murawie. Więcej też podań mieli po pierwszej połowie wymienionych zawodnicy Birmingham. Nowy gracz Newcastle United. Też od wielu lat przepowiadano mu wielką karierę, ale musiał zejść niżej właśnie do Peterborough, żeby aguje. Piłka na Pinoka, ale kolejna dobra interwencja. Dobre wyjście Zacha Jaycocka, jak na debiut, jak na 19 składu od następnej kolejki. No bo Neil Etheridge to jest zawodnik, który grał w Premier League jeszcze niedawno. Reprezentant swojego kraju, wprawdzie Filipin, ale reprezentant. Leeds, Brighton, Tottenham. Takie kluby były wymieniane w kontekście jego osoby. Mocno obserwowany przy trenda. Tam już czekał Iwan Toni. Mbemo. Tarik Fosu już przy linii, przygotowany do wejścia. Jacob. Znowu pewna interwencja. W ogóle nie widać strachu i jakiejś tremy w tym chłopaku. Pedersen, który wiele pojedynków wygrywa. To nie Jutkiewicz, który często tę piłkę utrzymuje, tylko właśnie to Clayton, który reguluje środek pola, bo jak już mówiliśmy, gdybyśmy dzisiaj dostali tę hitmapę, gdzie tej... Może nie spalonego gwizdnął arbiter, no ale... Ale jeżeli nie, no to co? Nie wiem. Ale zobacz, że nawet nikt nie protestował, więc... Wiedziałby, co zrobić z Pedersenem. Szybka akcja barkiem i gramy. Pontus Jansson! Jak dziwnie odbiła się ta piłka. Czy ona odbiła mu się od kolan? W jej połowie zawodnicy Brentford. Ale widzimy już po prawie całym spotkaniu, po 87 minutach, że nie da się pewnych rzeczy oszukać. Benrahma, 17 lutego. Od 11 lutego. Przerwana seria 14 meczów bez wygranej w lidze. Dopiero w pierwszej kolejce nowego sezonu.